Dzisiaj patrzymy na Zachód w programie Wolne Głosy Zagranica. Tam toczy się najgłośniejszy proces od lat, który, jak niektórzy mówią, może zmienić Amerykę. Michał Trześniewski, witam Państwa. Derek Chauvin, były policjant z Minneapolis, został we wtorek uznany winnym przez ławy przysięgłych zabójstwa Afroamerykanina George'a Floyda. Floyd zmarł 25 maja w trakcie interwencji policji. Policjant, który został teraz uznany winnym, czyli pan Derek Chauvin, uciskał szyję George'a Floyda przez 9 minut i 29 sekund. Ten wyrok, czy ta decyzja ławy przysięgłych, spotkała się z entuzjazmem czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgłych w powyższej sprawie uznaje oskarżonego winnym wszystkich trzech zarzutów spowodowania morderstwa drugiego stopnia, morderstwa trzeciego stopnia i zabójstwa, zaniedbania oraz stwarzania nieuzasadnionego ryzyka podczas interwencji. Derekowi Chauvinowi grozi do kilkudziesięciu lat więzienia i choć obrońca oskarżonego zapowiedział apelację, rodzina George'a Floyda nie kryła emocji po usłyszeniu wyroku. Czuję dziś ulgę. Mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli spokojnie zasnąć. Dużo się modliłem i miałem nadzieję, że tak to się zakończy. Dziś możemy znowu oddychać. W sprawie wyroku wypowiedział się także Joe Biden. Prezydent USA stwierdził, że może być on krokiem milowym w zwalczaniu rasizmu w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. To było morderstwo w pełnym świetle, które skupiło uwagę całego świata na powszechnym rasizmie. Rasizmie, który jest plamą na duszy naszego narodu. Entuzjazmu nie kryli również mieszkańcy Minneapolis. Wraz z dzisiejszym werdyktem czuję, że z moich ramion spadł ciężar, ale wiem, że praca jeszcze się nie skończyła. Wciąż jest dużo do zrobienia. Dziś jednak Afroamerykanie mają prawo do dumy. To dzień świętowania. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Niektórzy wręcz po ogłoszeniu tej decyzji ławników płakali z radości. A jaka jest ocena pana profesora tej decyzji? I czy ta decyzja, ten wyrok i w ogóle ta cała sprawa związana z zabójstwem George'a Floyda może być przełomowa dla Ameryki? Nie, przełomowa być nie może. Ja odczuwam oczywisty niesmak po tym, co się dzieje i jak się to komentuje. Bo tu jest kilka aspektów. Oczywiście policjant jest winny. To nie ma wątpliwości. Policjant dopuścił się czynu, za który powinien być ukarany, tak jak każdy policjant w każdym kraju, jeżeli przekroczył uprawnienia i nadużyje siły. Z drugiej strony nie mamy przecież żadnego dowodu, bo nie było tego wcale na procesie, jakoby Chauvin działał z przesłanek rasistowskich. Jakoby oni się znali zresztą, ofiara i ten policjant, pracowali razem w jakimś nocnym klubie. I nie udowadniało bynajmniej oskarżenie, że było to morderstwo popełnione z powodów rasistowskich. To się nie pojawiło w ogóle. I mówi, że to jest jakieś przełamanie rasizmu, jak mówi prezydent Biden, to jest kompletny nonsens. I cieszyć się z tego, że został skazany biały policjant za zabicie czarnego, też nie ma sensu. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z oczywiście istniejącym w Ameryce na jakimś poziomie rasizmem, czy rasizmem policjantów, bo i tak to się może zdarzyć. Ale to w ogóle stoi wszystko na głowie, ponieważ te komentarze i ta radość Murzynów i tak dalej nie mają dla mnie żadnego sensu. Co innego, gdyby to było morderstwo typu Ku Klux Klan, to znaczy ewidentnie rasistowskie, no to wtedy tak. Ale tu ten wątek się w ogóle nie pojawiał. Więc nie sądzę, by to zmieniło Amerykę, nie sądzę, by to w jakikolwiek sposób wpłynęło na dalszy ciąg wydarzeń. Mieliśmy przecież już w tej chwili sytuację, w której biały policjant zastrzelił czarną dziewczynę, która zabijała inną czarną dziewczynę nożem, prawda, już ją poraniła i miała ją zabić. I wtedy ten policjant biały, ratując życie tej drugiej dziewczyny, po kilku wezwaniach rzuć nóż i tak dalej, strzelił do niej i ona nie żyje. I co się dzieje? Krzyki rozmaitych, no nie wiem, szaleńców, łącznie ze sportowcami, jak prawda LeBron James,
że to znowu jest to samo, że to jest wstyd, że trzeba tego policjanta skazać i tak dalej. Kompletny nonsens. Tak samo jak nonsensem jest wzywanie do zlikwidowania policji. No owszem, kilka miast to spróbowało. No i oczywiście liczba przestępstw natychmiast poszła w górę. Rasizm trzeba zwalczać, nie ma dyskusji. Ale zdefiniujmy to najpierw. Znajdźmy tych, którzy popełniają przestępstwo z przesłanek rasistowskich. I wtedy to róbmy. A nie w sytuacji, w której każdy policjant, jeżeli jest biały, interweniuje w stosunku do czarnego, to od razu musi być rasistą. W Ameryce więcej białych policjantów, znacznie więcej, ginie z rąk czarnych przestępców niż czarnych przestępców z rąk białych policjantów. I o tym się nie mówi jakoś. Też nikt nie mówi, że ci czarni przestępcy zabijają policjantów z powodów rasistowskich. Nie. Zabijają, bo są przestępcami, bo uciekają i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to kompletne pomylenie pojęć. Pozostaje mi tylko dziwić się rozsądnemu skądinąd wydawałoby się prezydentowi Bidenowi, który no, nie potrafi rozsądnie się na ten temat wypowiedzieć. Tylko zaostrza atmosferę wśród białych policjantów, wśród czarnych i tak dalej, bo ten jego tekst wcale nie jest niewinny. To jest tekst, który pozornie rozprawia się z rasizmem, ale w rzeczywistości podsysa rasizm. Więc jestem szalenie zdziwiony i zmartwiony tym, co się dzieje, bo najrozmaitsze rozruchy i protesty i tak dalej, bynajmniej po tym wyroku ławy przysięgłych nie ustaną, a biały policjant, podobnie jak czarny policjant, ma obowiązek bronić prawa. Jeżeli przekroczy swoje uprawnienia, podlega karze. Ale jeżeli działa w ramach prawa, to kolor skóry nie powinien mieć znaczenia. Zabójstwo George'a Floyda wywołało falę protestów w Stanach Zjednoczonych. I te protesty odbywały się pod hasłem Black Lives Matter. Czy ludzie, ci aktywiści właśnie Black Lives Matter często podnoszą kwestię, że w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z jakimś takim powszechnym rasizmem, wręcz systemowym, strukturalnym rasizmem? Czy my możemy stwierdzić, że takie właśnie zdanie ma rację bytu, że w Stanach Zjednoczonych panuje jakiś systemowy rasizm? Absolutnie nie, absolutnie nie. Co więcej, Stany Zjednoczone i Amerykanie właściwie, nie Stany Zjednoczone, dokonały ogromnego postępu w tej kwestii. Ja pamiętam, znam Stany od, nie wiem, kilkudziesięciu lat. Pamiętam, jak to wyglądało w latach 60., 80. i tak dalej. Ogromny postęp się dokonał, jeśli chodzi o strukturalne czy systemowe zwalczenie rasizmu. To oczywiście nie znaczy, że poszczególny obywatel, każdy biały Amerykanin, że pozbył się rasizmu. Nie. W każdym społeczeństwie, w każdym kraju są rozmaite uprzedzenia rasowe, etniczne i tak dalej, i tak dalej. No i musimy się z tym pogodzić, bo to jest po prostu, no powiem tak, w naturze ludzkiej. Ale nie ma żadnych hamulców społecznych, systemowych, jakkolwiek jeszcze je nazwać. Uczelnie są otwarte, zawody są otwarte. Wiemy przecież o kilku naprawdę znanych postaciach z polityki, chociażby pełniących najwyższe funkcje w rządzie. Był prezydent czarny. No jak można mówić o systemowym rasizmie, jeżeli Amerykanie własnymi głosami wybierają czarnego prezydenta? No przecież trzeba być naprawdę zaślepionym, żeby tego typu terminów używać. Nie, nie ma. Nie ma publicznego rasizmu, nie ma systemowego rasizmu. Natomiast no, zachowanie poszczególnych ludzi, czy to Amerykanów, czy Polaków skądinąd, czy Francuzów, jest różne. I zdarzają się oczywiście incydenty, zdarzają się tego typu sytuacje na różnym tle. Na różnym tle. Niekoniecznie akurat rasistowskim, ale powiedzmy, że o tym w tej chwili mówimy. I to należy też potępiać i tego typu przestępstwa popełniane z nienawiści rasowej są specjalnie karane, prawda? Jest to pojęcie hate crime, czyli zbrodnia popełniona z nienawiści, nienawiści etnicznej czy rasowej i wtedy ta kara jest dużo wyższa. I wtedy trzeba po prostu wykazać, że ten ktoś to, co zrobił,
zrobił nie dlatego, że jest powiedzmy przestępcą, tylko zrobił dlatego, że jego ofiara była powiedzmy czarna w tym momencie. Ale nie każda ofiara czarna, która i nie każdy przestępca czarny, prawda, jest ofiarą bądź działa z przyczyn rasistowskich. Absolutnie, że nie. Absolutnie nie. Systemowego rasizmu w Ameryce nie ma. Strukturalnego rasizmu w Ameryce nie ma. Natomiast występuje i będzie występował rasizm jako uprzedzenie poszczególnych ludzi do innej rasy czy grupy etnicznej. I to znamy z Polski i znamy z każdego innego kraju na świecie, że jakieś grupy się nie lubi albo nie toleruje. Może być bardziej powszechne, oczywiście, ale w sferze prywatnej, a nie w sferze publicznej. Ten sprzeciw Afroamerykanów odbywa się pod hasłem Black Lives Matter, ale Black Lives Matter to można powiedzieć jest też ruch, taki ruch społeczny. I czy my możemy ten ruch jakoś już skategoryzować? Czy wiemy, jacy są liderzy tego ruchu, jak on jest strukturalnie zakorzeniony? Co wiemy o Black Lives Matter? Więc tak, ja, żeby było jasne, ja nie używam pojęcia Afroamerykanie, bo to pojęcie jest po prostu niemądre. Nawet w Ameryce jest niemądre, ale nie będę z Amerykanami na ten temat dyskutował, a w Polsce w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia. Więc to, że część znaczna, jakakolwiek inna, amerykańskiej ludności murzyńskiej wypowiada to hasło, no powiem szczerze, jest dla mnie trochę, delikatnie mówiąc, drażniące. Oczywiście, że życie ludzkie ma wartość, ale wartość ma życie białe, wartość ma życie czarne, wartość ma życie, nie wiem, żółte czy czerwone i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie życia, jeśli tak można powiedzieć, mają znaczenie. Każde życie ma znaczenie. I to jest poprawne, prawowite hasło. Jeżeli będziemy mówili, że znaczenie ma czarne życie, to tak naprawdę artykułujemy rasistowską koncepcję, że białe życie albo nie ma znaczenia, albo ma mniejsze znaczenie niż czarne. Dlaczego? Bzdurą byłoby mówić, że czarne życie ma mniejsze znaczenie, ale bzdurą jest także, że białe życie ma mniejsze znaczenie. Czy to jest ruch? Trudno powiedzieć. To jest jakiś zlepek najróżniejszych osób działających z najróżniejszych pobudek, czasami szlachetnych, czasami łobuzersko, nie wiem, przestępczych, prawda? No i jest to ruch, którego no, można mieć mnóstwo zastrzeżeń, rozumiejąc, co prawda, że będąc byciem murzynem w Ameryce, no nie jest bardzo przyjemne. To prawda, właśnie dlatego, że zdarzają się ludzie, którzy mają do murzynów negatywne podejście. Więc ja rozumiem, że trzeba zwalczać rasizm, nawet taki prywatny, ale to samo hasło jest dla mnie przejawem właśnie takiej, no jednak szczerze mówiąc, pogardy dla białych, prawda? Moje życie jako murzyna ma znaczenie, a twoje jako białasa nie ma znaczenia lub ma mniejsze znaczenie. Bo tylko tak to mogę odczytać. Nie, to nie jest jeszcze ruch, że tak powiem, no zorganizowany, prawda, są te panie, ten taki bardzo silnie lewicujący, żeby nie powiedzieć komunizująca grupa w Izbie Reprezentantów i tak dalej, ale to jeszcze nie, tego się nie da zorganizować, bo tu nie ma żadnego przesłania porządnego. Tu jest tylko po prostu hasło, które owszem brzmi jak brzmi, wiele haseł brzmi bardzo ładnie, tylko wiele za tym nie idzie, więc to będzie trwało. Nikt się nie odważa mówić tego, co ja w tej chwili mówię. Gdybym coś takiego by powiedział w Stanach, no to by był wyklęty, przeklęty i obrzucony kamieniami. Więc wszyscy kładą uszy po sobie i mówią, no dobrze, dobrze, rzeczywiście czarne życie ma znaczenie. A naprawdę myślą rany, dlaczego czarne? Ja jestem biały i moje życie też ma znaczenie. No więc w związku z tym zadam pytanie na sam koniec, takie być może trochę prowokacyjne. Czy mamy w Stanach do czynienia z odwróconym rasizmem, czyli z rasizmem przeciwko białym? Też. Ale ja mówię, tego bym specjalnie nie akcentował. Oczywiście, że tak, tu chodzi o te kwestie przyjmowania na studia, prawda, preferencji przyjmowaniu na studia czy jakichś instytucji czarnych przede wszystkim, czy w jakimś procencie czarnych, nawet jeżeli są gorzej przygotowani do tego zawodu niż biali. Ale bądźmy szczerzy, rasizm czy uprzedzenie w stosunku do większości to nie jest to samo co do mniejszości. Większość sobie zawsze poradzi i większość powinna szanować mniejszość.
prawda? Więc to jest jednak inna sytuacja. Nawet jeżeli uznamy, że preferowanie Murzynów zdających na studia czy starających się o pracę strażaka jest niemądre i niesprawiedliwe, to Biali jako grupa na pewno nie byli, nie są i zapewne nie będą krzywdzeni. Natomiast Czarni jako grupa byli krzywdzeni, no i w pewnym zakresie do dzisiaj spotykają się z nieprzyjemną reakcją jakiejś części Amerykanów, chociaż strukturalnie już o rasizmie mowy być nie może. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Dziękuję uprzejmie. Pan profesor Zbigniew Lewicki był naszym gościem. Dziękuję państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że za 8 tygodni poznamy wyrok wobec Dereka Chauvina. Będziemy na pewno o tym informować w Telewizji Republika. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.